Motocykliści zaparkowali wczoraj 26 czerwca na płycie Cieszyńskiego Rynku, a wszystko po to, by wziąć udział w akcji charytatywnej dla Mariusza. Organizujemy dzisiaj zbiórkę charytatywną na Mariusza Szajtra. Mamy zamówioną pogodę przede wszystkim między chmurami. Spotkaliśmy się na rynku, żeby troszeczkę wspomóc naszego rodaka cieszyńskiego. Miał wypadek niedawno na motorze. Chcemy mu troszeczkę pomóc, żeby wrócił do sprawności fizycznej. Pan, dla którego dzisiaj ta zbiórka, on też należał do waszej grupy, czy nie? Nie zdążył należeć, bo dzień przed zakończeniem sezonu motocyklowego w zeszłym roku uległ wypadkowi, ale chciał przy zakończeniu sezonu dołączyć do nas. My jesteśmy tutaj przede wszystkim z okręgu Cieszyna, ale natomiast Koczów, Wisła, Żywiec, Bielsko, Jastrzębie, dużo osób, które gdzieś tam na Facebooku, przez media, przez plakaty dowiedziało się, przyjechali. Jest nam bardzo miło. Jak wygląda ten sezon? Bo tak jesteśmy w połowie. Co robicie jeszcze oprócz tej akcji? Przygotowujemy się do kalendarza charytatywnego, to na pewno, natomiast też promujemy przede wszystkim zdrowie oraz sport z grupą. Też mamy różnego rodzaju akcje, gdzie zapraszamy w ogóle do dołączenia do naszej grupy. Chcemy też pokazać, że nie tylko jakby motocykliści to jest prędkość, ale przede wszystkim pomoc drugiej osobie. Szczytny cel przyświecał spotkaniu na rynku. Oprócz zbiórki datków, rozmów, parady i oglądania motocykli nie zabrakło również pokazu ratownictwa medycznego. Druga część spotkania miała miejsce w Kaczmie u Gazdy, gdzie odbyły się licytacje. Książki, albumy czekają na imienną dedykację. Kto wylicytuje, potem może mieć dedykację od samego mistrza. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.